spóźniacy, którzy teraz dopiero dojechali. Czy komuś tak, udało się odblokować? Jeśli nie, spróbować jeszcze raz. Słuchajcie Państwo, samoczynne odblokowanie się to nie pomoże, następuje po 3 miesiącach. A tu jest już żona. Jest biała i ta zjawiskowa, wyjątkowa, różowa, wydobywana na dzień dzisiejszy w dwóch kopalniach na świecie. To co wspomniałem, jedna to kopalnia w Płodawie, gdzie jesteście, druga znajduje się daleko w Pakistanie. To jest minimalna do mieszka Hibs. A różowa świadczy zawiera w sobie więcej żelaza. To ten... fizyczne, czyli pełne obuwie. To jest najważniejsze. A ja bym lekko o tym chciał wiedzieć. Rozpoczęto udokumentowywanie dokładnego rozmieszczenia tych skał. Co robiono? Odwiedzono ponad 1000. Słuchajcie, w każdym z zwiedzonych otworów, zwłaszcza tu w rejonie Kłodawy, pojawiała się zjawiskowa sól potasowo-magnezowa. Co to było? To było takie bogactwo, którego Polska po wojnie nie miała. Kopalni. Przed wojną. Ale amonit skalny. Materiał możemy nazwać go ekologicznym, który pięknie kruszy skały nasze solne. Nie zanieczyszcza imia wychodząca aż na powierzchnię. To jest bardzo istotne. Nie mówiłbym wam tego, gdyby nie było ważne, bo odpalanie tych przodków odbywa się raz na osiem. Wchodzi na powierzchnię prawie, że bo zaczyna się 150 metrów pod powierzchnią ziemi, a schodzi w dół 6, można nawet 7 km. No do takich głębokości były prowadzone badania otworami. Jak doszło do powstania tej góry soli w Płodawie? Ponad 250 milionów lat temu. Wagony są ładowane przy pomocy stygni, o której powiem, pokażę. I to jest pionowy załadunek soli. Kiedy eksploatacja soli była w poziomie... Zbierać czystą sól, tutaj nie zbieramy. Ona ponoć skryła się w takiej jaskini razem ze swoim mężem. Przed czym się skryła? Skryła się przed złymi ludźmi ponoć tej osady, która mieszkała, bo ci ludzie posądzili ją prawie czarała i to z niej wezmę wpakanych na mnie. A za czym tak tęskniła? Co tak dzieciaki zostawiła na górze? Ktoś nie może iść, nie czuje się na siłach, można iść zostać. Gdyby ktoś został, przewodnik zostanie i tutaj posiedzicie, za 5 minut będziemy wracać. To on spełnia życzenia. Kobiety mogą się przytulać, całować, mężczyźni wystarczy, że go poklepią po plecach. I też się. Ratownik górniczy goli w swoim roboczym i w mundurze galowym. No wiadomo, ratownik to postać... Biały to osoby dozoru, może tak? Jeśli gaszy kierownicy, tak? Biało-czerwony, kapelusz, dyrektor. To jest 5-5 kolorów zielony, to przysypuje kolorą. Policje zjeżdżały taką winą jak dzisiaj. Każdy kolega swojego opiekuna razem zjeżdżali, rozpracowali głośni, dawały przepisom, górniczym, tak samo jak człowiek. Człowiek musi wyjeżdżać na czas strzelania. Ośrodku tej grupy ludzi, którzy widzicie, to się dnia pierwszej rady robości naszej grupy. Bardzo, bardzo żona. Jest to ulotniczy pomyślany, skierowany o nadzorowe wiedzenia geologiczne, o tym znaczy. Dopiero najazd świetny, tak ten słynny potok sprawił, że miasto przestało istnieć. Dlaczego? Bo to było dosyć taka niewielka osada. Dopiero powstanie kopalni przyczyniło się do rozkwitu. Trzeszczało drewno, tak, pod naporem skał i górnik, kiedy słyszał trzask, coś złego się działo, musiał się natychmiast wycofać. Nie,
można sobie spojrzeć, ale tutaj nie widzimy. Już tutaj można było zejść, teraz tutaj tak. A te puste przestrzenie przed nami to komory solne. Komory solne to nic innego jak takie pustki po wybranej soli. Po metrów sześciennych. Tyle mamy pustych przestrzeni. Niczym tego nie wiem, po lewej stronie zobaczcie stare piętnice, maszyny, które wierci odwoju odwoju. I to same ze względu na to, że były bardzo małe dane, bo a pytanie się inny, to było elektryczne. Jedę, jak nie byli złomiarze. Trzeba to widzieć. Zapraszamy dalej. No a dzisiaj musimy tą maskę Często słuchajcie, jakie wielkie, jakie skrzynie trzeba przepalić na części postawa, które pokrywamy. Nie ma innej możliwości. Zauważcie, musi być wypełniane tutaj pokazowo. Wszyscy pomocowe, które nie wiem, bardzo wiele tam się sztuka, jaka zaniechała. To co widzicie, to jest siłę Michał zjechał się na bak, tak? Zobowiem. Jesteście w części tej zielonej, co to powiecie. Pomora konceptowa. Zieleniała od farby, coś mi się wydaje. Ale niebieska na pewno jest dobra.